Witam szanownych Państwa na kanale Grubego Ragnara. To już będzie ostatnie nagranie w tym roku, aczkolwiek nie ostatnie nagranie z tego roku. Jeszcze poprzednie będę montował. No ale chciałbym dzisiaj życzyć Państwu świetnej bourbonowej zabawy. Ja już sobie właśnie poleję szklaneczkę czegoś bardzo wyjątkowego. I jest to butelka, którą znalazłem gdzieś tak w połowie roku. Maker's Mark Wood Finishing Series BAP. Dzisiaj wyjątkowo do szklaneczki, bo nie będę się kalibrował, ja nie degustuję dzisiaj, ja chcę się po prostu dobrze z Państwem zrelaksować. Na zdrowie. No a jak minął nam ten rok 2023? Mi całkiem nieźle, przyjemnie i soczyście. Proszę o Wasze opinie, co u Was się zdarzyło w świecie whisky, bourbonów, no i ogólnie tak życiowo, piszcie w komentarzach. U mnie pojawiło się około 70 nowych butelek w kolekcji. Udało mi się zdobyć Old Rip Van Winkle i George T. Stack. To nawet pokażę. Tą butelkę nabyłem za $120, 119 konkretnie. A George T. Stack nabyłem dwie butelki. A tą butelkę, właściwie byłem dwie takie butelki. Jedna została tutaj w Stanach, gdzie obecnie przybywam, a druga trafiła do Polski i tam osoby, które goszczę, są nią częstowane. Co jeszcze z nowości takich? Podsumowanie roku. W Polsce naprawdę popularyzują się obecnie bourbony. I tutaj mogę podziękować panu Jarkowi Busowi z sklepu Ballantines. Sprowadza coraz więcej od MGP, dawniej Luxrow. Luxrow czy Luxco zostało nabyte przez MGP. Sprowadza również Heaven's Door, co jest super. Sazerac i Heaven Hill trafiły w ręce United Beverages i wiążą się z tym pewne nadzieje i pewne ryzyka. Wiem już, że przy Heaven Hill naprawdę się starają, sprowadzają więcej rzeczy takich podstawowych jak Elijah Craig i jest zapowiedź, że w nadchodzącym roku pojawi się Elijah Craig Toasted Barrel w Polsce, czego sobie i Wam życzę. No a M&P straciło wprawdzie Sazeraka, ale pozostaje dystrybutorem wyłącznym, jeżeli chodzi o Blantonsy. No i oprócz tego zaczyna produkować, wydawać własne Tennessee Whisky, co również wydaje się tutaj ciekawym akcentem. Pokazuje właśnie to, że i bourbony, i amerykańskie whisky stają się w Polsce naprawdę teraz popularne. Spędziłem całkiem sporo czasu na festiwalach w Polsce i tutaj wymienię te, które odwiedziłem i jakie oceniam. Whisky Krakow Day, festiwal whisky, czyli dom whisky w Jastrzębiej Górze organizował festiwal. To było jeszcze przed nabyciem przez United Beverages. M&P oczywiście organizuje swoje festiwale alkoholi mocnych oraz festiwale lokalne, co jest świetne, ponieważ może tam nie spróbujemy wielu alkoholi, może spróbujemy tylko to, co jest w dystrybucji M&P, ale mimo wszystko dzięki nim mamy dostęp do takich małych festiwali
na lokalnych rynkach, czy to w Gdańsku, Gdyni, czy gdzieś w małych miasteczkach, jak moim zdaniem fajnie to rozszerza naszą możliwość posmakowania czegoś nowego, jeżeli nie mamy opcji, żeby wyjechać na dwudniowy festiwal, taki jak na przykład Whisky Life Warsaw. Whisky Life Warsaw, oceniam, że to był jeden z lepszych festiwali w tym roku. Takie 8, może 9 na 10. Podobnie z Whisky Krakow Day. I dałbym wyższą ocenę, natomiast bardzo nie podobała mi się tam ochrona w tym roku. To, jak się zachowywali wobec niektórych festiwalowiczów. Mi się nic nie przytrafiło, natomiast widziałem pobite osoby przez ochronę. Nieciekawa sytuacja i dlatego daję tylko 8 na 10. Bo tak, byłby to najlepszy festiwal w tym roku. Niestety bardzo źle dobrali firmę ochroniarską, co obniża im ocenę. Festiwal Whisky 7 na 10. Jest fajny, ale jest troszeczkę zbyt komercyjny. Jest mnóstwo ludzi. Mają naprawdę świetny wybór wszelakich whisky. Ale niestety wiąże się to z tym, że często są duże kolejki, ludzie się przepychają, czasami niektórym brakuje kultury, no i niestety niektórzy upijają się jakimiś dziwnymi drinkami zamiast degustować whisky, co niestety w podsumowaniu psuje taki odbiór dla nas. No i MNP, Festiwal Alkoholi Mocnych, tutaj niestety muszę dać 5 na 10, wiąże się to z tym, że mają tylko produkty z własnej dystrybucji. Z mojego punktu widzenia Bourbonowicza mocno MNP stracił w tym roku. Fantastyczne było to, że przyjechali przedstawiciele Plantonsa i naprawdę wielu fajnych, ciekawych rzeczy można się było dowiedzieć. Ale niestety, no, nie samym Plantonsem człowiek żyje, a jadąc już na taki festiwal przez pół Polski, oczekiwałbym, że znajdę tam coś równie ciekawego z innych marek. No tutaj już przyznam, że wcześniej piłem ich Tennessee Whisky, więc nie odkrywałem niczego nowego. Dlatego też taka ocena dość niska. Ale jeżeli ktoś wybiera się tylko tam, to oczywiście będzie się czuł świetnie. No i jakie jest najlepsze whisky odkryte w 2023 roku? Tutaj nie będę powtarzał o whisky, które odkryłem rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej. Ale jestem ciekawy, jak Państwo się zapatrują na to, co wypili w tym roku. Naprawdę jestem ciekawy Waszych opinii w komentarzach, bo każdy odkrywa coś swojego, coś w swoim budżecie, a w każdym budżecie znajdziemy coś dobrego. Dla mnie w tym roku odkryciem był Willett 25-letni na Whisky Life Warsaw. Okazało się, że w sekcji takiej degustacji wysokobudżetowej można było nabyć bardzo fajną buteleczkę. Właściwie no nie buteleczkę, sampelka. Za chyba 300 zł za 20 ml. Mimo wszystko warto. Genialne, żytnie amerykańskie whisky. Idealnie przesiąknięte beczką. No po prostu super. To był totalny sztos. Z bourbonów, no to uważam, że w tym roku to, co odkryłem, to Weller Crafted Perfect Bourbon. Udało mi się nabyć butelkę. Udało mi się je zasmakować. I wygląda ona tak. Smakuje fenomenalnie. Jest to idealnie zbalansowany bourbon. I nie jest on może klasy Papiego Van Winkle. Natomiast to, co muszę zrzec, on jest dużo tańszy niż Papi Van Winkle, a nadal jest bardzo, bardzo dobry. Ja za tą butelkę zapłaciłem $59. Realnie da się ją gdzieś tam dorwać tak za 200-300 i myślę, że jest to przesadzona cena, ale tak do 100-150
zawsze bym tą butelkę brał. No tutaj w tym przypadku będę jeszcze musiał porównać z Wellerem Antique, gdzie tą butelkę mam zamiar nabyć w przyszłym miesiącu. Ze szkockich wypustów natomiast najbardziej zasmakował mi wypust od Glendronacha na festiwal whisky w Jastrzębiej Górze. 29-letnia Sherry Bomba. Po prostu absolutny sztos. Natomiast butelka kosztuje około 4000 zł. 4-5 tysięcy zł. I takich pieniędzy bym za to nie dał. No. Zasmakowałem tego sampelka na masterclassie, za którego zapłaciłem około 500 zł. I można było spróbować różnych Glendronachów, w tym między innymi tego festiwalowego. I naprawdę totalny sztos. Aczkolwiek nie uważam, żeby był wart aż takich pieniędzy. Czego chcielibyście, abym Wam życzył w nadchodzącym roku? Ja przede wszystkim życzę Wam większego wyboru bourbonów i amerykańskich whisky w Polsce. Życzę sobie i Wam spadku kosztów transportu, kosztów produkcji, bo koszt beczek w ostatnim roku oszalał, wzrósł ze 100 do 400 dolarów za beczkę. Przez co nie jestem w stanie sobie wyposażyć barku tutaj, bo chciałem kupić używaną beczkę i zbudować sobie taki fajny barek, no ale niestety no, nie będę kupował na górce. Życzę sobie i Wam nikłego wpływu jednej z partii politycznych, partii, która chciałaby ograniczenia dostępu do alkoholu w Polsce. Absolutnie nie może tego dojść. Życzę Wam, żeby trafili na margines, bo tam jest ich miejsce. Życzę przede wszystkim doskonałych trunków na Waszych stołach. Cokolwiek lubicie, niech trafia do Was, bo uważam, że whisky i bourbonami należy się dzielić i należy się nimi cieszyć. No i wszystkiego najlepszego. Szczęśliwego nowego roku. Zdrówko. A widzimy się już jutro. Jutro opowiem Wam o postanowieniach noworocznych i o tym, jak będę rozwijał ten kanał. Nie chcę dzisiaj niczego spoilerować.